Przez 3 miesiące z kamerami towarzyszyliśmy uczestniczkom grudziąckiej Metamorphosis Beauty and Wellness. To pierwszy innowacyjny program zdrowotny, będący połączeniem pracy specjalistów z zakresu dietetyki, wizażu, mody, stylizacji i opieki psychologa. Po żmudnej i wytrwałej walce z niechcianymi kilogramami nadszedł czas, by ambasadorki zaprezentowały się w pełnej okazałości i szczuplejszym wydaniu swoim najbliższym. Metamorfoza trwała 100 dni, więc tak naprawdę ponad 3 miesiące, a udało mi się bardzo dużo zrzucić. Były chwile zwątpienia, ale powiem szczerze, że jestem bardzo z nich dumna. Uważam, że takie miejsce w Grudziądzu, gdzie kobiety będą mogły znaleźć pomoc taką ogólną, od fryzjera, kosmetyczki, poprzez właśnie coacha, trenera personalnego, czy osobę, która po prostu usiądzie z nimi, wypije kawę i porozmawia, jest naprawdę bardzo potrzebna. Każdy koniec bywa i początkiem. Ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że żegnam dziewczyny niepewne, a witam zupełnie nowe. Więc one zaczynają, stoją u progu nowego życia, całe nowe. Gala finałowa obfitowała w emocje. Nie zabrakło łez wzruszenia, słów otuchy na dalszą drogę życiową, podziękowań z głębi serca, a także krótkich, podsumowujących uwag z ust ekspertów, którzy współtworzyli ten projekt. Tego dnia nie mogło także zabraknąć stylistów i wizażystów, którzy zadbali o fryzury i makijaż. Każdej z ambasadorek dobraliśmy fryzurę odpowiednią do jej kształtu twarzy. Starałem się podkreślić ich urodę, ich wdzięk. U niektórych pań to były drobne korekty, u niektórych taka dość odważna metamorfoza. Chociażby jak w przypadku pani Violetty. Występ i konfrontacja przed najbliższymi okazał się jednym z najbardziej emocjonujących momentów, choć obawy były bezpodstawne, bo wszyscy członkowie rodzin, w szczególności jednak mężowie, nie kryli swojego zachwytu i dumy z żon. Na tym skorzystałem z tego powodu, że żona odmłodniała mi przykładowo o te 20 lat. Jestem szczęśliwy z tego powodu, że moja małżonka wzięła udział w metamorfozie. A bardzo się cieszę, że wzięła udział z tego powodu, że ja także zmieniłem nawyki i muszę się nieskromnie pochwalić, że schudłem te 14 kg. 3-miesięczne doświadczenie było prawdziwym wyzwaniem. Podjęcie go jednak i udział w programie z perspektywy czasu okazał się spełnieniem marzeń. Jak ambasadorki podsumowały ten projekt, wniosek nasunął się tylko jeden, że było warto. Było czasami trudno poświęcić swój czas, swoją energię. Także no, kosztowało mnie to dużo, dużo wyrzeczeń, ale naprawdę podsumowując ten czas, był to czas dla mnie niesamowitych przeżyć, wrażeń i będę wspominać go bardzo miło. Zmieniło się całe moje życie. Odnajduję coraz częściej w sobie takie pokłady energii, o których myślałam, że to już są zapomniane czasy. Warto było, naprawdę było warto. Oczywiście, że warto było dla swojego zdrowia, dla urody, dla samopoczucia. No, to wszystko nie było właściwie tak ciężko, bo powiem, że przyjemnie było się spotykać z dziewczynami i spędzać czas na urządzeniach, które dziewczyny nam fundowały. Zmieniło się bardzo dużo. Na pewno podejście moje do zdrowego trybu życia. Uwielbiam teraz moją bieżnię, już w ogóle się nią pochłonęłam cała. Było warto, naprawdę było warto.
sam efekt końcowy, tak jak widać, jest naprawdę zadowalający, nie tylko dla mnie, ale także dla otoczenia. Moim zdaniem zawsze warto. Zawsze warto w siebie zainwestować, zawsze warto zacząć coś nowego w swoim życiu. I uważam, że dla mnie był ten czas, który poświęciłam dla siebie, bardzo ważny i myślę, że wypełniłam go tak jak chciałam i osiągnęłam to. Jestem z tego dumna. Warto także dodać, że podczas trwania metamorfozy ambasadorki uczestniczyły w szeregu dodatkowych zajęć. Podczas warsztatów brafittingu eksperci podpowiadali, jakich błędów nie popełniać przy wyborze bielizny. Największy problem jest z rozmiarem, czyli obwód i miseczka. Tak jak wiadomo, większość pani kupuje za luźne biustonosze za małymi miseczkami. A dowiedzieć się mogą pani o tym, jak właściwie dobierać biustonosz. Jaki model, jaki rozmiar jest dla nich najbardziej wskazany. Dodatkowo w ramach warsztatów odbyła się także sesja zdjęciowa w bieliźnie. Z założenia koncepcja była taka właśnie, że sesja ma być w bieliźnie, aby pokazywała to zmienione ciało, to piękne ciało, to ciało, z którym kobiety po metamorfozie czują się wspaniale. Także myślę, że bielizna, jeszcze seksowna bielizna, podkreśli te atuty kobiet. Próbuję wyczuć, jakie są panie i no, jak będzie taka możliwość, to pójdziemy na całość. Gala finałowa to dowód na to, że w każdej kobiecie kryje się potencjał i piękno, o którym nam, kobietom, nieraz zdarza się zapomnieć. Wystarczy odrobina chęci, silna wola i przede wszystkim wsparcie, by móc pokonać własne słabości i na nowo uwierzyć w siebie. Bez względu na to jednak, w którym miejscu wskaźnik na wadze się zatrzymuje, pamiętać należy, że prawdziwe piękno zaczyna się pod ubraniem.